Siemanko gołąbeczki, już wróciłem, nie byłem 3 dni, tylko 2. Nie ma tragedii. Chociaż jeszcze z braciakiem nie rozmawiałem, bo śpiochów nie ma, może śpiochy wypadły. Tu jak mnie nie było, to się coś ciekawego działo, tam wujo podobno złapał bardzo dużo. Dawid wypuścił, na lot sobie zrobił. Do wujka Janka ze 20 usiadło albo więcej. Pójdę do niego dzisiaj, to się wszystkiego dowiem. Ja tylko widzę, że żarownika na białym ogonie nie było, bo był taki słaby, to może mu się umarł. Ja nagrywam tylko, trzeba coś nagrywać. A nie wiem, gdzie jest ojciec. Ten to nie wiem, czy to nie mój. To jakiś kok taki jak czaposz. Czarny, ale ma biały pod spodem. 5 minut na podwórku już obcy jest. A te mało się nie zabiją. Gdzie ten czapos owaty? No, z pocztowym się złapał. Miałem te pocztowe wziąć, ale że te klatki śmierdziały ze żoną, nie będę się kłócił. Ostatni. No dobra. A nie, bardzo dobrze, że żarownik jest. Perłowy. Mój ulubiony na białym ogonie jest. Przetrwało mu się. Miał kryzys. Chodzi tu po ziemi. Mam nadzieję, że mój rodzynek nie padnie. No ale... Dobrze ich nie wypuszczali za dużo. Czarnych poleciał się. Białolot. Zobaczcie, próbowałem żarownikowi, wyrosło w środku takie pióro czarne z targu w Radzyminie. Ładny. Jest tu już ze 4 miesiące, jak nie lepiej. Stycznia chyba. Już 5. Ogólnie też 15 piór ma w ogonie. Nieźle, co? Nie wiem, jak jaliśmy. Ale ten czarny latał gdzieś tu chyba, nie wiem, czy nie usiadł. Czaposzek. Czaploszek. Koczek. Gdzieś tu latał. Nie wiem, czy tam nie siedzi właśnie. Siedzi tam. Do rogu idzie. Nie wiem, czy on ma obrączkę, czy nie. O, siemano! Jednak panowie, troszkę jest lipa. Because padł mój ulubiony pocztowy. Żarownik przeżył. A szalik jednak, mama mówi, że wyrzuciła jednego pocztowego. Ale mówi chyba starego, bo mówię siwy, taki brązowy. O masz, ja mówię, który to jest? A to szalik. No niestety. Czarny siedział, ale się zerwał. A znowu siedzi, jest tam. I Adama leci, zobacz. A nie, to nie ten. To jednak tamten poleciał się. Adama Budapeszt znowu zawitał. Już go chyba Adam nie będzie chciał. Nie wiem, kiedy przyleciał, teraz zobaczymy. No i tak, niby źle nie jest, ale... Ale to, co chciał, żeby zostało, to tak jak mówię, daleka droga. Zanim to wyjdzie, zanim to się wychowa, zanim to przejdzie wszystkie
choroby i różne zawirowania to jest co roku. A Sebastian ma rację, no bo u mnie to jest gołębi dużo. Zmienia się co chwilę. Ja w tym roku przecież mam całkiem praktycznie inne gołębie niż w tamtym. I tak się cały czas kręci. Tylko u pocztowych się nic nie zmienia, nic się nie donosi. No i dlatego te choroby zawsze będą się u mnie kręcić jakoś. Raz lżej, raz mniej. To, że zaszczepiłem, to przynajmniej na kręćka nie lecą. No, ale tak jak mówię, deno się jakieś w pierwszy. No i lipa. I jeden winerek jeszcze padł. Także winerków już zostało malutko. No i co? I zaraz jadę do wujka Janka zobaczyć, co tam się u niego wydarzyło. Bo podobno miał ostre łapanie. Patrzcie, jaki ożył sąsiada Tadeusza. Młody, jasny, na składzie. Już prawie tu sobie przyleciał, ale się zatrząsł. I do brata na kukułkę sobie usiadł. No ciekawe, czy się tutaj przyleci, czy poleci do niego. A jeszcze wam powiem tylko ciekawą historię. Dzisiaj wróciłem, a wczoraj chyba na grupie był wrzucony post, że będzie lot. O, może przyleci. Że będzie wspólny lot. Nie wiem, ile gołębiarzy się zgodzi i zbierze. Szkoda, że ja tych... Znaczy szkoda, no nie szkoda, chciałem się trochę polotować w marcu, to sobie polotowałem. Ale będę musiał jakąś drużynę sobie zbudować. Bo takiej okazji się nie, że tak powiem, nie zaprzepaszcza. Będzie dużo gołębi. Stargu w Wyszkowie prawdopodobnie. O, zerwał się, zobaczcie. Albo poleci tam na ten. Zobaczcie, takie składowe to sobie nie bójcie się zaraz, ledwo lata. Poleciał na dom. Kluch. Na budę nie chciał. No i będzie wspólny lot, będzie fajnie, tak jak 2 lata temu chyba. Ale to dopiero ma być sierpień, wrzesień, także mam tych murzyniaków, Budapesztów jeszcze takich niebieskich. To się jeszcze coś zdąży przygotować. Dom jest 3,60 chyba. Także lubię takie akcje. Może być wesoło. A i następna historia. Słuchajcie, przyjechał kolega. Mówię mu, że mam opany fajne, jasne. Tutaj te na białym ogonie, tu takie srakie. No i zgadnijcie, i ja, i łyska. Zgadnijcie, którego kupił. No nie kupił, tylko mu dałem. O, jasne jest to. Teraz się już wybił w górę. Polecić. Tam na domu się. No i słuchajcie, przyjechał, ja mu jasne pokazuję, on łysk. Także u nas łyski są w cenie i są bardzo, że tak powiem, chwytane. Się śmiałem, zobacz, mówię, takie ładne ci jasne, to na białym ogonie pokazuje tą samica fajna, a ty takiego łychala chcesz. No widzisz. No i na razie nie mogę się ruszyć. Muszę łapać. Siedzi tam, się patrzy, rozgląda się. Ciężko będzie go złapać. Te mają jakąś inny mózg, że tak powiem. One nie są płoszone, same się wychowały i się wiedzą, że nie są u siebie. Jasny poszedł między drzewami do sąsiada, znaczy się do domu. No a miałem wam pokazać, zobaczcie, tego jaśniaka z tymi nóżkami. Zobaczcie, jaki wyrósł.
Gołębie to są mocne, że tak powiem, odporne na ból, jakieś takie rzeczy, jakieś złamania, ale są słabe na wirus. Jemu widać niebieską, tą zieloną obrączkę, jak mu się ładnie nóżki naprawiły i chodzi normalnie i wszystko. Gitara. Dobra, jadę do wujka. Ale ja nie kieruję, bo ja jeszcze jestem po... Zobaczcie, co one to te są w tej dzikiej rośli. Marcin spędził. Górą jakiś Budapeszt. Byłem u wujka, ale wujka nie było. A już się dowiedziałem, że to był lot sąsiada tam. Chciał je przetrenować. I tak je przetrenował z pół kilometra, że większość do wujka usiadła podobno. Ale wujek je na drugi dzień otworzył i pogonił, bo powiedział, co z tym będzie robił. O, to mój ciemny? Chyba mój. Młody. Marcin już trenuje. Nie ma dużo starych. Może się złapią. Patrz, 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 patrz. O, o, o. I ścina nie. Uciekły. Ale teraz. Teraz się złapią. Też nie. Pójdą do ściny. Chyba. A to co to? Ten może być nie mój. A mój jednak. Młody. O, wiesz, pan spadł w jakiś kołyskę. O, Budapeszt Adama. Nie zamykałem go. Troszkę na ziemię sypnęłem, to się zleciały i się nie złapały. Niepotrzebna taka ścina, bo by były ostre straty teraz. Ale jeszcze sporo nie usiadło. To jakieś coś, jeden lata takie jak obcy, nie wiem co to. To mały. Klepie. Aż spojrzę, czy coś nie usiadło. Nie, nic nie ma. No i taka sobota. Dzisiaj tak jak niedziela dla mnie. Dziwny dzień. A Budapeszt usiadł sobie tutaj. I zobaczcie, mądrość gołębia. Jasny na składzie sąsiada. Był, tu się kręcił. I poszedł. A Budapeszta już raz złapałem, teraz drugi raz. Poszyłem go na tej budzie, przecież on drugi raz sam sobie przyleciał. Już niedługo trzeba to podzielić, te pocztowe. Ale to ciężko z ojcem dojść do ładu. Koniec. I gonić to. I szykować na lot. Z Wyszkowa. No i dziś trzeba zakończyć godzinę 18. Gołąbki sobie na ziemi jeszcze pożerują troszeczkę. Łapanych dzisiaj zero. Dama Budapeszt siedzi, to pewnie wejdzie już. Już mu się to tak spodobało. Się masz sąsiad. No i tak. Jutro niedziela, może jutro wstanę sobie na targ gdzieś pojadę. Ale jeszcze nie wiem.
Także pozdrawiam wszystkich. Wróciłem, jestem. 2 dni mnie nie było. Cześć.